System Windows Vista ułatwia wspólne użytkowanie komputera przez kilka osób. Każda osoba może mieć własne konto użytkownika z dostosowanymi ustawieniami i preferencjami. Na przykład każda osoba może wybrać inne tło i kompozycję pulpitu. Typ konta użytkownika określa jego uprawnienia na komputerze. Istnieją dwa główne typy kont: Konto administratora jest tworzone w trakcie instalacji systemu Windows. Daje ono pełny dostęp do komputera. Zauważ, że administrator ma dostęp zarówno do własnych plików, jak i do plików innych użytkowników. Standardowe konto użytkownika pozwala wykonywać popularne zadania i pracować z własnymi plikami. Pliki innych użytkowników są jednak ukryte i nie można zmieniać ich ustawień. Zalogujmy się teraz na konto. Ekran powitalny pojawia się po uruchomieniu systemu Windows. Są na nim widoczne wszystkie konta obecne na komputerze. Kluczem do konta jest Twoje hasło. Po zalogowaniu się nazwa i obraz konta są wyświetlane w menu Start. Aby zarządzać ustawieniami konta, przejdź do panelu sterowania, kliknij ikonę Konta Użytkowników. I bezpieczeństwo rodzinne? A następnie kliknij ikonę Konta Użytkowników. Tutaj możesz zobaczyć, że obecnie używamy konta standardowego. Tutaj natomiast możesz zmienić ustawienia konta, jak hasło czy obraz. Zmienimy obraz. Zauważ, że te zadania są oznaczone symbolem tarczy. Oznacza to, że wymagają uprawnień administratora. Na przykład po kliknięciu przycisku Zarządzaj innym kontem, system prosi o podanie hasła dla konta administratora. Zróbmy to teraz. W tym miejscu możemy zmienić ustawienia konta dowolnego użytkownika lub dodać nowe konta. Utwórzmy teraz nowe konto. Wprowadź nazwę dla konta. A następnie wybierz typ konta. Większość osób powinna używać kont standardowych. Po utworzeniu konta nie zapomnij ustawić hasła. Uniemożliwi to innym uzyskanie dostępu do plików użytkownika. Gdy inna osoba chce korzystać z komputera, musi przełączyć się do innego konta. Aby przełączyć się między kontami, kliknij tutaj w menu Start, a następnie kliknij polecenie Przełącz użytkownika. Jeśli ta opcja nie jest widoczna, kliknij polecenie wyloguj. Po powrocie do ekranu powitalnego możesz wybrać inne konto. Tutaj możesz zobaczyć konto, które właśnie utworzyliśmy. Teraz znasz już podstawy pracy z kontami użytkowników.